Nie możemy powiedzieć, że kondycja polskiego handlu jest dobra, ponieważ już dzisiaj wiemy, że po pierwszej fali pandemii obroty spadły o 3,5 miliarda złotych. Są to ogromne kwoty, które są nie do odrobienia i w tym momencie mamy drugą falę, którą tak naprawdę nie wiemy, do kiedy ona potrwa. Wiemy dzisiaj, że do 29 listopada będzie ta sytuacja, jaką mamy obecnie, ale też nie wiemy, czy to się przedłuży, czy też nie. W związku z powyższym trudno dzisiaj jest szacować straty po tej drugiej fali, natomiast na pewno wiemy to, że to, co stało się po pierwszej fali, nie jest do odrobienia. Dotyczy to zarówno handlu, jak i kontrahentów, jak i również firm współpracujących z nami. Dużym uderzeniem były święta wielkanocne, kiedy tak naprawdę były ogromne limity osób na sklepach i klienci stali po prostu przed sklepami, tłoczyli się w kolejkach przed sklepami, a my zostaliśmy z towarem zamówionym na dużo, dużo wcześniej przed świętami Wielkiej Nocy. Więc obawiamy się tej sytuacji również teraz przed Bożym Narodzeniem.